wielkie święto w naszej szkole, ponieważ udało nam się sfinalizować. Dzisiaj świętujemy zakończenie projektu, który początkowo miał trwać 2 lata, ale ze względu na pandemię przedłużyliśmy go o rok i dzisiaj właśnie następuje podsumowanie całości. Projekt, który tak naprawdę składał się z 5 wyjazdów młodzieży w grupach mieszanych we wszystkich naszych zawodach, zarówno w technikum, jak i ze szkoły branżowej, wyjeżdżali do Hiszpanii, a dokładnie do Sewilli, na staże zagraniczne, zarówno do pracodawców, jak i do centrów kształcenia praktycznego. Rozłąka z domem rodzinnym trwała od 2 tygodni, natomiast klasy fryzjerskie i chłodnictwo i klimatyzacja 3 tygodnie. W grupie wyjeżdżała grupa 15-osobowa i 2 nauczycieli. Tak jak wspomniałam, było 5 takich wyjazdów w ciągu 3 lat. Projekt był finansowany z funduszy europejskich, a dokładnie tytuł Kształć się globalnie, pracuj lokalnie. Akurat mój wyjazd miał miejsce w styczniu 2020 roku, tuż przed pandemią. Byłem niestety tym szczęściarzem, który załapał się przed prawie roczną przerwą z powodu pandemii. Jestem nadal uczniem klasy o profilu Technik Mechatronik. Wyjazd skierowany był dla uczniów o tym samym profilu. Zagadnienia, które poznawaliśmy, na pewno przydają mi się w dorosłym życiu, już jako przyszły pracownik, czy tam technik. Natomiast tak, przede wszystkim zagadnienia związane z obróbką skrawaniem, z komputerowym wspomaganiem projektowania, profesjonalna kadra. To wszystko miało miejsce i było dla nas wszystkich po prostu ogromną szansą na poznanie tej gałęzi przemysłu, o której się uczymy, którą studiujemy, z innej perspektywy niż tutaj u nas w szkole. Nasza grupa miała zajęcia teoretyczne, jak również praktyczne na obrabiarkach numerycznych w zakładzie edukacyjnym w samej Sewilli. Akurat nasz wyjazd nie był pokierowany stricte do przedsiębiorców i zakładów pracy w Sewilli. Uczyliśmy się jakby w ośrodku edukacyjnym, znajdującym się na terenie tego miasta, stolicy Andaluzji. Natomiast myślę, że było to nawet lepsze, niżeli same praktyki u pracodawców, z racji na fakt, że mogliśmy nie tylko robić jedną bardzo taką, powiedziałbym, podstawową czynność przy maszynie, a poznawaliśmy ją od początku do końca. Nasz wyjazd nie sprowadzał się tylko do edukacji, był również nakierowany na poznawanie tamtejszego regionu, na poznawanie tamtejszej kultury, społeczeństwa, jak również zwiedzanie zabytków kultury. Zwiedziliśmy prawie całą Andaluzję, południowe wybrzeże, więc było to na pewno dla nas wszystkich wspaniałe przeżycie.